Miastem nie jestem w Ziwi, w związku z czym tutaj nie mogę, ja mogę wręczać jedynie honorowo nagrody, ale jeżeli będzie ten pałac. Dobrze, no niech tak zostanie, w takim razie jury ocenia, pan burmistrz tylko czuwa nad tym. No i oczywiście zaraz się przekonamy pewnie, która kreacja, tak to nazwijmy, który ubiór, który strój najbardziej pasuje do konkretnej epoki, no i oczywiście, które elementy są takie najbardziej oryginalne, świadczą o tym, że tutaj wkład w pracy był szczególnie duży w przypadku chociażby jednego czy drugiego stroju. Jak Państwo zauważyli, kategoria w tym roku w porównaniu z minionym rokiem jest właściwie tak naprawdę jedna, to jest kategoria dziecięca. No w jakiś sposób pewnie chyba nawet to ułatwiło sytuację, bo jury pewnie krócej będzie debatować, a tym samym też nagrody powędrują do tych najbardziej zaangażowanych i tych, którzy największy wkład pracy włożyli. Chociaż mamy nadzieję, że oczywiście na kolejnym święcie z tego cyklu nie zabraknie chętnych, którzy będą próbować swoich sił w odzwierciedleniu historii. Ty się śmiejesz. Mojej matki znajomy, taki Dominik, urodził się. Szanowni Państwo, jeżeli jeszcze mogę, tylko króciutko, ponieważ widzę, że się już gromadzimy w miarę licznie, przepraszam na sekundkę, to też przywitam Państwa teraz tak na razie mniej oficjalnie, bo pewnie za chwilę to uczyni Pan Burmistrz. No i oczywiście zapraszam do świętowania. Już słońce jest, mamy nadzieję, że te chmury zostaną przegonione, bo trochę nam będą brudzić, a chmur zawsze może popadać, a my tego nie chcemy dzisiaj, tym bardziej, że program chociażby artystyczny i wszystkie atrakcje na placu tutaj w parku, no jest ich mnóstwo, więc nie chcemy, żeby to zostało zaprzepaszczone. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami do samego końca. Dzisiaj oczywiście pod sam koniec imprezy na wieczór o godzinie 21:00. Podobnie jak wczoraj Gwiazda Wieczoru, tylko że dzisiaj naturalnie to inna Gwiazda Wieczoru, to zespół Golden Life, który do nas już dociera wcześniej, natomiast furorę na pewno zrobi zespół supportujący Gwiazdę, czyli Turnioki. Ja Turnioków kiedyś miałem możliwość posłuchać na żywo, naprawdę zapraszam Państwa na ich występ. To jest taka typowa, mocna, rockowa, góralska muzyka z pięknymi też elementami takimi górskimi, można po prostu zamykając oczy poczuć się dosłownie w górę, gdzieś tak na hali, wypłacając łowiecki. I taki obrazek można sobie gdzieś tam w głowie już teraz stworzyć, a Turnioki wystąpią o 19:00.